Cześć, z tej strony Marcin. Ostatnie już zadanie od Roberta w ramach darmowych korepetycji, czyli ty mi wysyłasz zadanie, ja ci je rozwiązuję. Zadanie szóste mamy z równoległobokiem, jest troszkę planimetrii. Wiemy o tym, że wysokość równoległoboku pozostaje w stosunku 3 do 5, a jeden z boków jest o 6 cm dłuższy od drugiego. Musimy na razie policzyć obwód tego równoległoboku. W jaki sposób to zrobić? Popatrzcie. Trzeba zrobić tak. Skoro wysokości równoległoboku pozostają w stosunku 3 do 5, to znaczy, że tutaj mogę sobie napisać, że to jest 3 razy coś, a ta druga wysokość to jest 5 razy coś. Tak? Czyli 3x oraz 5x. Dobra? Fajno. Dalej. Wiemy o tym, że jeden z boków jest o 6 cm dłuższy od drugiego. Oczywiście to będzie ten bok, na którego spada mniejsza wysokość, więc tu będzie x plus 6, a ten zielony bok, może nie x, bo x już mam, weźmiemy jakieś y plus 6, a tu będzie po prostu y. No i teraz, żeby wyliczyć x, y, a tak naprawdę y, bo na tym nam będzie najbardziej zależeć, musimy zrobić jedną prostą rzecz, a mianowicie wiemy o tym, że wzór na pole równoległoboku to jest podstawa razy wysokość na niego opuszczona. Czyli z jednej strony pole naszego równoległoboku to jest y plus 6 razy 3x, a z drugiej strony to jest y razy 5x. Zgadza się? Dokładnie. Bo to jest podstawa razy wysokość, to jest jedno pole, a tu jest podstawa razy wysokość, to jest drugie pole. No a te pola, skoro to jest ten sam równoległobok, one muszą być równe. Więc podzielimy sobie to przez x, czyli zostaje nam tak. 3 razy y to jest 3y, 3 razy 6 to jest 18, tutaj zostaje nam y razy 5, a więc to będzie 5y. Odejmiemy sobie 3y, a więc 18 równa się 2y, czyli y będzie równy 9 w momencie, kiedy podzielimy to przez 2. Czyli wiemy, że ten bok jest równy 9, a ten bok jest równy 15. Tak? Tu sobie napiszę 9, a tu sobie zaraz napiszę 15, tylko sobie to skasuję już, bo już nam nie będzie potrzebne. I ten bok jest 15. OK? Dobra. Teraz dalej. Co my mamy? No i aha, zobaczcie, no tutaj pole jest 3 razy 15 to jest 45x-ów, 5 razy 9 to też jest 45x-ów, więc wszystko się zgadza. Czyli mamy podstawę, no to obliczyć obwód tego równoległoboku. 15 i 15 to jest 30, 9 i 9 to jest 18, a więc obwód wyjdzie nam 48. OK? Dobra. No trzeba pododawać boki. Teraz druga część, czyli wiedząc, że sinus kąta ostrego równoległoboku jest równy pierwiastek z 5 przez 3, obliczyć pole i długość jego wysokości. To znaczy, że ten kąt, tak jak go napiszę alfa, i wiemy, że sinus tego kąta alfa jest równy pierwiastek z 5 przez 3. Ale zanim to zrobimy, to co to jest sinus? Sinus to jest prostokątna leżąca naprzeciw. A więc to będzie 3x przez naszą dziewiątkę. OK? I teraz zamiast sinus naszego kąta alfa podstawiamy właśnie ten pierwiastek z 5 przez 3 równa się 3x przez 9. I tu sobie wymnożymy na krzyż, czyli mamy tak. 3 razy 3x to jest 9x. 9 razy pierwiastek z 5 to jest 9 pierwiastków z 5. Podzielimy sobie to przez 9, czyli ostatecznie x wyjdzie pierwiastek z 5. Długość jego wysokości. No to wysokość ta, tak, to będzie 3 razy pierwiastek z 5, więc 3 pierwiastki z 5, a ta będzie 5 razy pierwiastek z 5, czyli 5 pierwiastków z 5. No i nasze pole, weźmiemy sobie na przykład tą i tą. Podstawa jest 15, a wysokość jest 3 razy x, czyli razy pierwiastek z 5. Wychodzi 45 pierwiastki z 5. Mamy policzone pole i te wysokości, tak jak mówię, 3 pierwiastki z 5 i 5 pierwiastków z 5. I to tyle. Dzięki za uwagę. Jak macie jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie to w komentarzach, bo to one tutaj są. Się podoba, łapka w górę, zawsze mile widziana. A póki co, dzięki wielkie i dorzucić te filmy na YouTube'a. Na razie, cześć!